Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to prezentacja postaci Son Gokana Super Saiyan 4 poziomu Absalon. Oczywiście tu w nawiasie tak właśnie wygląda Super Gohan, że tak powiem, zamieniony właśnie w czwarty stadium. Tak on właśnie tutaj wygląda. Także zobaczymy jego parametry siły, jaki właśnie on jest. Także nie pozostaje nam nic innego, jak sobie tutaj powybierać. No i zobaczymy Son Gokana, jak on tutaj lata. No takie latanie, można powiedzieć, średnie. Widziałem szybszych wojowników, którzy szybciej latali. No i zobaczymy jego jednostkę siły. 150, 600, smocza, super pięść. Taką właśnie ma technikę na 4500, masenko. Coś takiego ma, taką właśnie energię. No i zobaczymy dalej, wir zła. Coś takiego ma, to też ma taką ciekawą technikę. Kolejne, maksymalny ładunek. Pięknie. No i kolejne, będziemy mieli cięcie impulsu. No tutaj ładnie. Na 10 tysięcy, chociaż to jest długa technika. Długo trwająca. Szatański promień, tak jest. To jest właśnie też moja technika, bo ja też ją właśnie używałem, jeżeli chodzi o mojego moda. To właśnie tego szatańskiego promienia właśnie dawałem. Chociaż mógłbym go sobie zmienić, coś przerobić. No jak widzimy, jeszcze zobaczymy przekroczenie limitu, czy on będzie mocniejszy, czy nie. No i zaczynamy te cięcie impulsu. Nie, jednak 10 tysięcy mi to daje. Myślałem, że Son Gokan czwartego poziomu tego Absalon będzie o wiele mocniejszy, jednak nie jest. No taka, można powiedzieć, słaba postać, jeżeli chodzi o jednostkę energii. Może nawet, że tak powiem, odnosząca się do modu, bo do oryginalnej wersji gry to 10 tysięcy obrażeń, to mogę Wam powiedzieć, że to jest dobre. No, jak o oryginalna postać, ale jeżeli chodzi o mody, to słaba to jest postać. Także jeżeli Wam się podobała ta postać, to możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, udzielić jakiegoś komentarza. Także do zobaczenia, do następnego odcinka, bo w następnym odcinku będę prezentował postać zupełnie inną.